Dzień dobry. W tym odcinku pokażę Wam, jak ogrodniczka pikuje pomidory. Zapraszam. Pomidory były wysiane już kilka tygodni temu. Są dość duże, więc przyszła pora na to, żeby przesadzić je do większych doniczek, czyli popularne pikowanie to będzie. Zobaczcie Państwo, jaki jest tutaj system korzeniowy. Teraz przyszła pora, żeby każdy z pomidorków dostał swoją własną doniczkę. Do tego musimy używać ziemi do wysiewu. Najlepiej jest taką ziemię zastosować, bo ona jest bardzo drobna. No więc tak, napełniamy tutaj doniczkę ziemią do wysiewu, robimy sobie tutaj dziureczkę. Doniczce. I co jest bardzo ważne tutaj, jeżeli chodzi o to pikowanie, żebyśmy wsadzali roślinkę naprawdę najgłębiej jak się da, bardzo głęboko, każdą z nich. Tutaj trzeba będzie jeszcze dosypać troszeczkę ziemi, bo jest za mało. To jak najgłębiej się da, każdą roślinę wsadzimy. Ja tam taki profesjonalny profesjonalne urządzenie do wykopywania tych sadzonek. Naprawdę świetnie się sprawdza. Taki widelec, zwykły widelec, albo tutaj tak jak ja mam, drewniany. Tak, żeby delikatnie wykopywać sadzonki i oddzielać je od siebie. Troszeczkę też były może za gęsto posiane, ale teraz jak każda z tych sadzonek będzie przesadzona do osobnej doniczki, one sobie dadzą radę. Gdybyśmy zostawili te sadzonki na paletce i nie przesadzali, nie plikowali ich do osobnych doniczek, no to tak naprawdę nie mielibyśmy ładnych, dobrych sadzonek do wykorzystania w gruncie, ponieważ tutaj te roślinki są posiane tak naprawdę za gęsto, każde z nich konkuruje o światło i byłyby po prostu wiotkie i wybujałe. W tym momencie, jeżeli każda z roślinek ma swoją własną doniczkę, to uzyskamy naprawdę bardzo ładne, zdrowe sadzonki, które będzie można wsadzić do gruntu. Tak przygotowane sadzonki trafią teraz na słoneczny parapet. Do gruntu nasze rośliny trafią po zimnych ogrodnikach, czyli w połowie maja. My pikujemy dalej. Na koniec trzeba je będzie oczywiście podlać delikatnie, żeby one mogły ruszyć w tych nowych doniczkach i się ukorzenić, ładnie rozwijać. A tymczasem w tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was do lajkowania, do subskrybowania kanału. I do zobaczenia.